Dzisiaj rozmawiamy z Miłoszem Brzezińskim, psychologiem biznesu, trenerem, coachem, konsultantem, autorem książek o innowacjach, o tym, czym są, jak do nich dojść, gdzie jest ich sufit i jaka jest przyszłość innowatorów. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Miłoszu, na początek zagadka. To są trzy zdjęcia, proszę przewinąć. I proszę powiedzieć mi, co je łączy. Oprócz tego, że są na nich pomieszczenia i że są firmy, i to są firmy pewnie, które, skoro rozmawiamy o innowacyjności, to uchodzą za innowacyjne. Bardzo. To są takie ładne zdjęcia z tych firm, takie, że my sobie tak wszyscy wyobrażamy, że tam tak jest, że ci ludzie tak tam siedzą i takim przychodzą różne rzeczy do głowy, a jak im nie przychodzą, to nikt ich nie zwalnia, bo nie szkodzi. Kiedyś przyjdzie. Mhm. Tak, to jest dobry trop. To ja podpowiem, bo to są zdjęcia z trzech firm, Apple, Google i Samsung, które są uznawane za najbardziej innowacyjne na świecie, według takiej firmy Strategy &. Mhm. W tym roku opublikowała ranking. Apple i Google są w nim już po raz trzeci na samym szczycie. Proszę powiedzieć, co Pana zdaniem, jako psychologa biznesu, który ma do czynienia z przedsiębiorcami, z dużym biznesem, co jest kluczem do sukcesu tych firm? Pytanie jest dobre i trudne, dlatego że część z tych rzeczy, które doprowadziły te firmy do tego miejsca, w którym te firmy teraz są, już jest nieaktualna. Znaczy, jak nie da się już zbudować następnej, czwartej firmy na takiej samej zasadzie. Dlatego, że oprócz wielu różnych rzeczy, które te firmy mają, i o tym trzeba też jasno powiedzieć, one miały też dużo szczęścia. To znaczy, tam pojawiła się grupa osób, która wymyśliła, jak to będzie wyglądało. W przypadku akurat firmy Apple czy Google, to tych osób nie było specjalnie dużo. Natomiast Samsung powstawał nieco w innych warunkach, więc tam kultura organizacyjna też jest inna. Nie, ale tego się już nie da jeszcze raz tak samo zrobić. Chociażby dlatego, że teraz wygląda inaczej sytuacja na świecie. Chociażby dlatego, że sytuacja na przykład polityczna jest najbardziej niestabilna odkąd w zasadzie pamiętamy. Więc dużo różnych rzeczy nie będzie tak działało. Teraz, co im pomaga tam zostać, to na pewno to, że brand firmy jest bardzo silny. To znaczy osoby, które chcą coś znaczyć i chcą zrobić coś wielkiego i ważnego, wysyłają swoje CV do tamtej firmy. Tam są takie kolejki przed działami HR i każdy, kto uważa się za lepszego od reszty, czyli takiego, który potrafi wykrzesać z dwóch zapałek układ scalony i jeszcze mu zostanie na rower, chciałby pracować w którejś tych firm. Dlatego, że kiedyś biznes, nie nazywał się biznesem, tylko chodzeniem do pracy, a w zasadzie chodzeniem na zakład. Kiedyś biznes wymieniał wolność za bezpieczeństwo. My tam oddawaliśmy swoją wolność, a dostawaliśmy w zamian za to bezpieczeństwo. Czyli szło się, tam było napisane, kiedy my mamy mieć urlop, do przedszkola zakładowego, którego ma pójść nasze dziecko, jaki dostaniemy talon na odkurzacz, czy możemy mieć samochód, czy nie. Tam było wszystko powiedziane, niczym się nie trzeba było przejmować, był autokar przyzakładowy pozamiatany. A teraz my nie możemy dostać od firmy bezpieczeństwa. Firma może właściwie zwolnić każdego, łącznie ze swoim zarządem z dnia na dzień i nawet jak się zaprze, akurat nie wiem, czy w Polsce to jest możliwe, ale w wielu krajach ościennych, w których mam okazję pracować, jest to możliwe, może posunąć zarząd bez wypłacania im w ogóle tej ich cudzysłowiowej wyjściówki za to, że z nich rezygnuje. Więc to się da prawnie wszystko obejść. Firma, jeżeli ktoś mówi w biznesie, że nam gwarantuje bezpieczeństwo, to po prostu kłamie. Natomiast co daje firma? Firma daje nam możliwość wykorzystania naszego talentu. Jeżeli ja się uważam za super utalentowanego 21 albo 20-parolatka, który robi świetne bazy danych, które przewalają jakieś niesamowite liczby i mam pomysł, jak to jeszcze zoptymalizować, to jak się nie zatrudnię w żadnej firmie, w zasadzie mogę sobie przewalać tam ziemniaki u cioci w garażu albo zinwentaryzować książki, które wujek kupił, tak? A jak się zatrudni w jakiejś firmie, takiej jak Google, to te bazy danych to już jest kosmos. To już są big datowe ilości takich kloców wielkich, z którymi komputerami współczesne ledwo sobie radzą. Ja mam szansę obserwować puls ludzkości dosłownie, gdzie ludzie się przemieszczają na Facebooku, czy ich nastroje i jak się zmieniają, jeśli zmienia się struktura walla, jak im się pokazuje.
to jest coś takiego, co ludziom, których to pasjonuje, odpływa im krew z twarzy, jak na to patrzą. Tak? To jest takie wielkie przeżycie, powiedziałbym, estetyczne. Znam informatyków, którzy piszą tak piękne kody, że oni przy nich płaczą, jak je piszą, tak? Bo dochodzą do takich rzeczy. No i gdzie ja z tymi ziemniakami takie kody będę pisał? Więc ja chcę pracować w takiej firmie, która da mi możliwość do zrobienia. I ta firma wtedy szuka mnie i czy tu, czy na rynku pracy, czy na przykład patrzy, że jest jakaś inna firma, na przykład Instagram albo cokolwiek innego, żeby brać przykład z tych wielkich kolosów. Tak? Google mocno stawia na ludzi, tak? I on tych ludzi tam też mocno dopieszcza. Tak. Już są znane te biura z hamakami, pola do minigolfa, baseny i masa rozrywek, które Google oferuje swoim ludziom. Tak. I teraz pytanie, czy taka kreatywność pracowników ma proste przełożenie na sukces firmy? Czyli czy, mówiąc inaczej, czy takie dopieszczenie pracowników i danie im pola do twórczej, kreatywnej pracy gwarantuje to, że firma będzie innowacyjna i odniesie sukces w swojej branży? No nic niczego nie gwarantuje, więc tego słowa w ogóle nie używamy. My zajmujemy się raczej zwiększaniem prawdopodobieństwa, że się coś zadzieje. My kiedyś faktycznie sądziliśmy być może w biznesie i podejrzewam, że znajdzie się jeszcze parę osób, które tak sądzą, mają takie retropsychologiczne podejście, tak jak było w fizyce kwantowej za czasów Newtona. Newton mówił tak: daj mi parametry przedmiotu i powiem ci, co się z nim stanie. Tu jest jabłko, on jest takie policzone, to się stanie z nim to, a jak spadnie, to się stanie z nim to i tak dalej, i tak dalej. My teraz w biznesie raczej zakładamy, że jak dostaniemy parametry przedmiotu, to możemy z jakimś prawdopodobieństwem ocenić, co się z nim stanie. I tak samo uważa fizyka kwantowa. Tak? Ona mówi, daj mi parametry przedmiotu, a z różnym prawdopodobieństwem określę, co się z nim zadzieje. Więc faktycznie to zwiększa prawdopodobieństwo, że ci ludzie będą innowacyjni, ale to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że praca w Google, czy praca w Apple, czy praca w Samsungu, czy w różnych innych firmach, ona jest obarczona bardzo dużą presją. To znaczy ta firma oprócz tego, tak jak każda korporacja, że daje pewną możliwość, ona też bardzo dużo wymaga. To nie jest taka prosta sprawa, bo jeżeli ja jestem 21-letnim, jak mówią mistrzowie startupów, kapturkiem i siedzę w bluzie i koduję, i jestem najlepszy na osiedlu, to muszę sobie zdawać sprawę z tego, że jak trafię do Google, to tam będą najlepsi z najlepszych. Tam Google bardzo śmiało rotuje tymi ludźmi. Apple zresztą też, średnia czasu zatrudnienia w Dolinie Krzemowej to jest 8 miesięcy. Tam się albo wpina człowiek plug and playowo, albo pozdro poćwicz, tak? Czy organizacja umożliwia ci rozwój poza strukturami organizacji, jest pozamiatane. Więc tam nie ma czasu na to, że ja przyjdę, tak jak ma to miejsce u nas w polskiej tradycji, nierzadko iść tak powietrze, zastanowię się, czy ja tutaj w ogóle bym lubił, gdzie jest ubikacja, a gdzie się kawę robi. Tam nie ma na to czasu. Ja mam jeden dzień, żeby się pochodzić po korytarzach i wydreptać do kuchni, do łazienki. I tam są te hamaki, ale ludzie mają też głębokie poczucie i mają na to dowody, że jak mawiał Miyamoto Musashi, jak ja śpię, to mój przeciwnik trenuje. Że ja sobie mogę poleżeć na tym hamaku, ale jak się okaże, że w przyszłym tygodniu będzie zebranie i każdy pokaże, co zrobił fajnego i jakie miał świetne pomysły, to ja z tego leżenia hamaku po pewnym momencie już przestaje być produktywny. To jest jak bycie z Justyną Kowalczyk. Ona może odpoczywać, tylko w pewnym momencie to już odpoczywanie i ten proces regeneracyjny tych ponadrywanych mięśni przestaje być efektywny. Więc to nie jest tak, że oni tam leżą. Oni tam leżą, ale w pewnym sensie się cały czas zastanawiają, czy teraz, czy jeszcze mają poleżeć, czy to już trzeba wstawać. Poza tym pamiętajmy, że w takich, no Google to już w ogóle z tego słynie, że tam im wyżej jest się w otoczeniu organizacyjnym, tym mniejszą ma się władzę nad swoim kalendarzem. Nie jest tak, że oni tam chodzą, sobie jarają, mówią, popracowałbym, ale nie, bo jednak natchnienia szukam. Co prawda, te prastare firmy informatyczne na tym wyrosły, bo one wyrosły z takiej nerdosko-hipisowskiej subkultury. Takich Jobsów, co tam pojedli jabłek, się zjarali ziołem i im przychodziły różne rzeczy do głowy. I oni myśleli, że jak tak się dobrze człowiek zjara, to będzie, i wszyscy będą w tym jednym garażu i się tego nawdychają, to będą jakieś super rzeczy. Ale my już jesteśmy dawno za tym. Teraz jest taka era, że trzeba być produktywnym i to dość efektywnie. Google robi to po to i Apple robi to po to z tymi swoimi innowacyjnymi patentami, żeby wrzucać ludziom jakieś pomysły z zewnątrz, żeby oni się nie taplali ciągle w tych czterech tych samych liniach kodu, które im tam chodzą po głowie i chcą za to dostać Nobla. Tylko żeby się działy różne rzeczy, ale to nie ma wiele wspólnego z odpoczywaniem. To ma więcej wspólnego z silną rywalizacją. I jeszcze jedno na koniec. Ta silna rywalizacja jest potrzebna, ona jest wygenerowana celowo. Nie po to tylko, żeby prezes mógł wziąć piąty kredyt hipoteczny, bo to temu oczywiście służy w dużych korporacjach, ale też temu, jak Jobs powiedział kiedyś, że gracze A mają wybitną słabość do pracowania z innymi graczami klasy A.
Znaczy on, tam, te organizacje pilnują, żeby tam nie było za dużo graczy klasy C. I najlepiej, żeby nie było też dużo graczy klasy B. Dlatego, że jeżeli moc twórcza zespołu za bardzo spadnie, to ci najlepsi cię zaczną zwalniać, bo ich to denerwuje, że muszą jakieś kaloryfery za sobą ciągnąć. Także oni tam przyszli robić fajne rzeczy, wielkie i mówią, to teraz zrobimy tutaj z pudełek po jogurcie coś tam, a tam ludzie mówią, weź teraz, przez piątek wieczorem, tak? I ci, którzy mówią, weź teraz, bo jest piątek wieczorem, powodują, że to tam ci od góry się zwalnia, bo tym to nie przeszkadza, że jest niski poziom produktywności. Oni se trzymają, są takimi raidbusterami, oni tam se trzymają swój poziom, to się tam różne rzeczy dzieją, a tamci nie mogą wytrzymać tego, tak? Nie mogą, nie mogą poradzić z tym, że tylko oni czują ten wiatr we włosach. Że to czyli trwa wyścig cały czas tak naprawdę między pracownikami. W pewnym sensie tak. Wspomniał pan o produktywności, tak? Że tam wszyscy są nastawieni na produktywność. Na swoim blogu pisze pan o takim suficie innowacyjności. Tak. I pisze pan, że jest taki pułap, który trzeba osiągnąć w branży, ale powyżej niego już nic nie ma i wtedy trzeba postawić bardziej na ciężką pracę niż na wymyślanie nowych rozwiązań. I stąd moje pytanie, czy na przykład taka firma jak Apple, która wymyśla co pół roku coś nowego, kiedykolwiek osiągnie taki sufit i czy to dotyczy takich firm technologicznych? No, firma Apple to już tam od czasu pewnego głowy nie urywa, umówmy się, dlatego że... A zegarek teraz? No, zegarek to już wszyscy wiedzieli, że on będzie od dawna, poza tym ten zegarek już w jakiejś wersji Samsungowej też funkcjonuje. To już nie będzie tak łatwo, jak było Apple'owi do tej pory, bo... No z wielu przyczyn nie będzie tak łatwo, ale pomijając ten fakt, to oni są innowacyjni i bywają, tak? Bo raczej innowacyjnym, tak jak artystą, się raczej bywa niż się jest. No a właśnie, to, bo czy tego można się nauczyć? No, to można, znaczy można tunelować taki proces i można, korzystając z okazji, bazować na takich pracownikach, którzy tak funkcjonują. Tylko tak w przypadku dużych firm, jak i małych, potrzeba pewnej desperacji, potrzeba dwóch kategorii myślenia. Jednej takiej, że chciałbym zrobić coś nowego, ale drugiej takiej, że ktoś musi w końcu usiąść to zrobić. A pracując ze startupami w różnych miejscach na świecie, mam takie doświadczenia, że idea na przykład innowacyjności w startupach wiąże się z tym, że tam się pojawia chłopak, że on albo dziewczyna, wyglądają super nowocześnie, mają słuchawki na szyi, rewelacja w ogóle, tu PowerPoint i tak dalej, mówią o tym, że zrobili teraz, nie wiem, kaski dla owiec i te kaski będą te owce naprowadzały do zagródki, to jest w ogóle świetny pomysł i okazuje się, że jakaś spółdzielnia rolnicza gdzieś tam mówi, jaki to jest super pomysł, proszę mi zrobić 750 tysięcy takich kasków i nie ma komu zrobić, bo ten ktoś to tak dobrze wygląda i robi prezentację, miał ten innowacyjny pomysł, to jest zupełnie jedna historia, ale druga jest taka, że on się wypala, jak ma zrobić więcej czegoś niż jedno. I do tego potrzeba takiej drugiej osoby, która w przypadku Apple, w przypadku firmy Apple to był woźniak, który się ucieszył z tego, że on będzie mógł siedzieć w garażu całe dnie i że mu ten Jobs doniesie tam tego banana z jogurtem i ten woźniak mówił, naprawdę ja nie będę musiał nikogo wychodzić i nic nie będę mógł się urobić, tylko będę tutaj tak z tą lutowniczką tak lutował. Jobs mówi, tak, naprawdę, przysięgasz? Tak, przysięgam, tak? I tej drugiej nóżki jest potrzeba. Więc te firmy mają te dwie rzeczy. Apple to jednak zoutsourcowała do Chin i do różnych innych miejsc, gdzie ludzie tam skaczą w tych fabrykach i popełniają samobójstwa, ale jednak to zostało zoutsourcowane, więc o tej drugiej nodze nie można zapominać. Natomiast jeśli chodzi o innowacyjność, to w przypadku dużych korporacji to ma ciągle, czyli takich jak Google i takich jak Apple na przykład, bo z tymi firmami mam największy kontakt współpracując, to trochę mam wrażenie, to jest taka strategia, zresztą wszystkie firmy tak robią, to jest taka strategia Elżbiety Batory trochę, że jak się wykąpię w krwi dziewic, to będę młodszy od tego. Więc te firmy, jakby one nie szukają w sobie innowacyjności, bo tam za duża jest inercja i za dużo się dzieje. One wolą kupić kogoś, kto jest innowacyjny. I to nas naprowadza w ogóle na nurt myślenia, który jest na polskim rynku jeszcze dość rzadki. Znaczy, na polskim rynku często mówi się tak, jak pracuję z ludźmi, którzy zakładają przedsiębiorstwa albo są młodzi, to oni mówią tak. Ja na razie tak na pół gwizdka będę pracował, bo mi nikt dużo nie płaci, ale jak mi tak ktoś dużo zapłaci, to ja tak przyłożę wtedy i tak przypierdzielę i tak szu, tak pojadę i ten cały rynek będzie mój wtedy. To trochę wygląda tak, jak taka sytuacja, że sobie kupiłem rower, postawiłem koło telewizora i twierdzę, że na razie nie wygrywam wyścigu pokoju, bo mi nikt nie płaci, ale jak mi ktoś zapłaci, to wygram.
bycie w biznesie na, performance na wysokim poziomie, poziom wykonania jakichś takich wysokich zadania, to jest kwestia wieloletniego treningu. Nie tylko doświadczenia, nie tylko szybkiego podejmowania decyzji, nie tylko nie pocenia się, jak się pojawiają duże kwoty, a do tego trzeba mieć trochę treningu również i w trudnych sytuacjach umiejętności radzenia sobie. To masy jeszcze różnych innych rzeczy. Umiejętności radzenia sobie z taką prozą życia, że mam dziecko, że nie mam dziecka, bo z tym też sobie niektórzy nie radzą, że się przeziębiłem, a jednak mam coś do zrobienia, jak sobie dzień zorganizować, nie chce mi się, to czy jak mi się nie chce, czy Bóg chce, żebym ja to robił, czy nie, to sobie masę rzeczy trzeba poukładać, to trzeba przetrenować w życiu. I żaden inwestor nie mówi tak, że przychodzi do ciebie i mówi tak, o, a tutaj kto ty tak siedzisz tutaj, jak ty masz na imię, chłopczyku? No Miłoszek mam na imię. I ty umiesz dobrze pracować? Umiem. Ale nie pracujesz? Nie, bo mi nikt nie płaci. To ja ci zapłacę. Ty będziesz dobrze pracował? Tak, chętnie. I on mi daje te pieniądze i ja będę od tego lepiej pracował. Znaczy inwestorzy myślą odwrotnie. Mówią tak, a kto to taki świetny tutaj wywiad zrobił? A to ta pani tak zrobiła. Naprawdę? Chcemy taki, ją. A ile pani tu zarabia tyle? Niech pani zrobi ten wywiady tak samo, ale u nas za dwa razy tyle, tak? Więc to raczej takie myślenie, że my powinniśmy najlepiej pracować jak się da, pomimo tego, że nam jeszcze nie płacą. Co prawda myśleniem życzeniowym było, że się pojawi książę i powie, o, jak tutaj ktoś ładnie pracuje, to ja go kupię, ale innej opcji nie ma. I Apple to robi. On bierze ludzi, którzy już dobrze robią, ale jeszcze nie wiedzą, ile to jest warte. Wchłania ich do siebie i pilnuje, żeby oni tam mogli wpłynąć na resztę. Żeby narzucić taką inwencję w środku. A co z takimi branżami, które jakby z założenia są bardzo tradycyjne, silnie zhierarchizowane, mocno stoją na obu nogach? Czy im w jakiś sposób można tej świeżej krwi dodać inaczej niż właśnie dodając ludzi? Czy można jakby obudzić w nich tą innowacyjność? Budzenie innowacyjności zawsze zaczyna się od tego, że pojawia się budzenie w ogóle jakichś zmian w systemie. Zaczyna się od tego, że pojawia się jedna osoba, której nie przeszkadza to, że będzie miała strzały w tyłku. I nawet się tak elegancko mówi, poeta mówi, że jeden odważny to zawsze większość. To znaczy tam się musi pojawić taka osoba, która narzuci tak inny system pracy, że cała reszta chociaż dokona oporu na początku, bo my nie lubimy, jak nam ktoś w życiu bobruje to specjalnie, więc dokonujemy oporu, ale ta osoba ma tak silny wpływ na to życie, że organizacja się musi zreorganizować, co wiąże się po części z tym, że część osób się zwolni, bo powie, że ona nie lubi w takich warunkach pracować i to się... Póki się tym osobom nie umożliwi, to tam jakaś trzecia część, może nawet 25% niestety powie, że ona w takich warunkach to nie, bo nie wiedziała. Do tego się ktoś tam zatrudni i wtedy można z czegoś wybierać i system dopiero zaczyna powoli się transformować. Tutaj faktycznie ryba naprawia się od głowy. Ona się nie zawsze od głowy psuje, ale w takich sytuacjach ona się na pewno od głowy naprawia. Niektóre firmy w ogóle tak robią, czyli w ogóle zwalniają połowę pracowników albo w ogóle zwalniają połowę osób z zespołu, żeby się nie męczyć. Po prostu odcinają od spodu, żeby nie było dużo zastanawiania się. Ten sposób jest bardzo drastyczny, ale on jakby summa summarum wielu osobom pomaga, a na pewno pomaga w firmie. Czasem również pomaga osobom zwolnionym, bo one pracują w miejscu, w którym nie lubią pracować, nie chcą, boją się tego, co się zadzieje na rynku pracy i myślą, że wszędzie będzie tylko gorzej. Zresztą wie pani doskonale, że korporacja najlepiej wmawia swoim pracownikom, że poza nią nie dadzą sobie rady, więc żeby się nie zwalniali, póki ona ich nie zwolni. I tak się po prostu robi. I to jest druga wersja. Trzecią wersją jest to, żeby móc rotować pracownikami, żeby oni mieli większą motywację i większy zapał, to można im więcej zapłacić. Ale tak naprawdę to warto jest płacić pracownikom tylko trochę więcej niż wynosi średnia na tym stanowisku. Żeby oni mieli poczucie, że to jest dużo do stracenia, a także, żeby przychodziły do nas lepsze CV. Dlatego, że pracownicy, którzy są dobrzy, będą szukali takiego miejsca, gdzie mogą zarobić trochę więcej. Oczywiście płacenie dużo więcej w przypadku innowacyjności bardzo źle się kończy. Ludzie, którzy zarabiają najwięcej, są innowacyjni, zaczynają pracować najgorzej ze wszystkich. Dlatego, że duże pieniądze bardzo tunelują widzenie, a my w procesie innowacyjności nie chcemy, żeby ona przychodziła szybko. My w odróżnieniu od inteligencji chcemy, żeby kreatywność i innowacyjność działała jak najwolniej. I dlatego przepłacani pracownicy przestają być innowacyjni. Im tak bardzo zależy na tym, żeby już dostać to, co zostało im obiecane za to, co zrobią, że się kończy na tym, że robią Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. Czyli syci przestają być kreatywni, tak? Tak, w tym sensie, w którym my byśmy chcieli. Natomiast, jak mówię, warto im zapłacić trochę więcej niż średnia na rynku. Muszę w ogóle powiedzieć, że jeżeli chodzi o innowacyjność, to my tutaj rozmawiamy o problemach bogatych ludzi i w ogóle to jest takie, jak to mówię, problemy pierwszego świata. Największa innowacyjność, i my od tego dostaniemy piąchą pewnie w żuchwę prędzej czy później, jest w krajach, które są biedne. Tam
my, ponieważ rozwarstwienie społeczne postępuje i jakby nie unikniemy tego, robi się coraz więcej osób, które są bardzo bogate i coraz więcej osób, które są bardzo biedne, a do centrów handlowych nie ma kto przychodzić, bo klasy średniej jest coraz mniej, to na przykład patrzenie na to, co robią ludzie w Indiach, nie mając w ogóle pieniędzy, oni tam na przykład potrafią zrobić zabiegi na otwartym sercu z taką samą skutecznością, jak najlepsze szpitale w Wielkiej Brytanii, nie mając w ogóle pieniędzy. Oni tam na przykład potrafią zrobić z drewna maszynę, w którą obsługują dwie osoby i w dwa dni ta maszyna z takiego pyłu drogowego wyprodukuje cegły, z których można zbudować cały dom jednorodzinny. Oni tam na przykład również potrafią z litrowych butelek po coli zrobić rurociąg, który ma taką samą szczelność jak rury PCV, które są u nas stosowane w Polsce. I to jest poziom innowacyjności, od którego my dostaniemy. Oni się borykają w pewnym sensie z tymi samymi problemami, co my, bo oni mówią, że chcieliby coś zrobić, a otoczenie im odpowiada, że nie ma na to środków. Tak my też mówimy, do panie prezesie, mam taki pomysł, zrobię takie coś. To raczej w żadnej firmie się nie zdarza, że prezes ogląda to nasze prezentacje i mówi tak, Boże, jakie to jest piękne, ile ty chcesz na to pieniędzy? A mówimy, 1,5 bańki, a prezes mówi, to weź 4? Tak? Zawsze tych pieniędzy jest za mało. Mówi się, że Polak potrafi. No pewnie, że Polak potrafi, bo my w ogóle, my jako Polacy, to mamy całkiem niezłe wyniki w innowacyjności. Bo my w ogóle jesteśmy. Przepraszam, że wchodzę w słowo. 2 lata temu w takim dosyć głośnym rankingu Komisji Europejskiej byliśmy na szarym końcu wśród państw Europy pod względem innowacyjności. No, pod względem innowacyjność w ogóle taka przejawiająca się, to ona zależy od wielu różnych rzeczy. Znaczy ona zależy od tego, co się potem ma zadziać z tym naszym pomysłem. I to, co się ma zadziać z naszym pomysłem, jest blokowane. Tak? U nas nie ma jakby takiej tradycji na przykład chronienia swojego dobra. Wiele firm, takich dużych na przykład, jak te, jak IBM, jak inne, one w ogóle zachęcają swoich pracowników do tego, żeby blokowała patenty. Ludzie mają wymyślać rzeczy i natychmiast blokować, dlatego że jak wyjdzie nowy telefon Samsunga, to tam się cały zespół inżynierów na to rzuca i patrzy, czy nie można na tym zarobić. Żeby mi powiedzieć, że u nas w firmie to już niestety, ale kwadratowe ekrany zostały opatentowane. Więc to jest w ogóle nasz patent, poprosimy pieniążka za to, tak? Albo wymyślcie jakiś inny. U nas nawet nie ma takiej tradycji. U nas my myślimy, że jak ktoś coś wymyślił, no to fajnie sobie wymyślił. U nas się, zresztą każdy ma znajomych, którzy ciągle przychodzą i mówią, wiesz, to mam pomysł na biznes, tak? I tam i potem to się tam kończy. Wszyscy mają jakiś pomysł na biznes. A dlaczego tak się dzieje u nas właśnie w Polsce? Zaraz powiem, ale dlaczego tak się dzieje, to tam pewnie nie wiadomo. Trzeba się zadać pytanie, co z tym zrobić. Natomiast chciałem powiedzieć, że my, jeśli chodzi o myślenie innowacyjne i myślenie krytyczne, to jesteśmy w czołówce światowej. My jesteśmy lepsi od większości krajów na świecie. Jak robisz takie testy na myślenie krytyczne, dzieciom zwłaszcza, bo my tak psioczymy na nasz system edukacji. Nasz system edukacji, on jest słaby, oczywiście, że tak. On jest lichy w ogóle jak, już nie będę porównywał, żeby powiedzieć jak co, ale on jest tak jednym z lepszych na świecie. Ludzie mają znacznie gorsze systemy edukacji. I wszyscy się zastanawiają nad tym, jak go zmienić, co z nim zrobić, a nasz polski jest ratingowany jako 4. albo 5. ze wszystkich. Tam na przykład w Indiach, które są takie super innowacyjne, bo o nich mówiliśmy, tam 50% nauczycieli nie przychodzi w ogóle do pracy, a ma płacone. Więc w Stanach Zjednoczonych, jak robi się badania nad tym, na czym dzieci się znają, to zespół olimpijski ma IQ poniżej średniej, dlatego że oni wszyscy trenują sport i są zwalniani z lekcji, żeby móc biegać. Ale to Stany mają Google, Stany mają Apple i są uważane za innowatora. Tak, i większość z tych rzeczy zostaje produkowana i wspierana przez osoby, które przyjechały tam z zewnątrz, dlatego że Stany w pewnym sensie nie są państwem, one są ideą. One są ideą produktywności. Tam przyjeżdżają ludzie, którzy mają być produktywni i nieważne, czy oni są homoseksualni, hetero, czy są austriackim aktorem, który jest mięśniakiem, czy są pół kobietą, pół centaurem, jak oni się potrafią wpiąć w ten system i zaczynają być produktywni, to Stany je akceptują. To może to jest właśnie recepta na sukces? No, czyli taka pełna różnorodność. Tylko trzeba by powiedzieć Z i wtedy trzeba by również powiedzieć, że każde pokolenie imigrantów po trzecim pokoleniu powinno zostać wyrzucone, bo przestaje być produktywne, tak? Oni też mają takie obserwacje, więc mają takie różne pomysły. Generalnie wygląda na to, że ludziom, którym jest trudniej, oni się jakby bardziej starają. Nawet jak zrobiłeś kiedyś takie badania, którzy ludzie osiągają największy sukces i są milionerami, ale takimi self-made, którzy sami się zrobili, to się okazało, że najsilniej reprezentowaną cechą jest dysleksja. Tak jak ktoś ma dysleksję, to on już oprócz wielu różnych rzeczy od dziecka wie, że mu będzie trudniej. Tak? On wie, że sobie będzie musiał z tym jakoś inaczej poradzić.
poradzić. Że nie przeczyta w książce, bo to jest strasznie trudne. Że jak usłyszy i zapamięta dużo z lekcji, to to go powiezie. Że musi mieć dużo znajomych. No bo jak będzie pisał SMS-y do dziewczyny, to to się raczej dobrze ten związek nie skończy. Tak? Albo, więc się z nią spotykać i tak dalej. I właściwie omijają go te trudności też. Albo ma zaświadczenie i go omijają te trudności. To być może, jakby to z tych badań wynikało, uczy się mieć zaświadczenia na różne rzeczy. Nie? To też jest rodzaj przedsiębiorczości. To jest to rodzaj przedsiębiorczości. A nie, że się tak trzeba urobić. Tak. W każdym razie, znaczy my szukamy interpretacji dla tych badań, one tak wyglądają. Myślenie krytyczne, kiedy robi się na przykład badania w krajach kultury zachodniej, a my się do nich akurat w tym kontekście nie zaliczamy. Myślenie krytyczne, test na myślenie krytyczne wygląda między innymi tak. On ma na przykład takie pytania. Oto kran. Kran wygląda tak. Co w nim mogłoby być lepsze i skoro znasz kran, to co byś w nim poprawił, żeby lepiej działało? To my jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o takie rzeczy. Jak się nasze rzeczy, dzieci o takie rzeczy pyta, to one mają potąd pomysłów. W odróżnieniu na przykład od dzieci amerykańskich, które uważają, że w ogóle okej, dobra, niech będzie już taki, jak jest. Więc na tym poziomie, czy na poziomie kodowania, czy informatyki, czy pomysłów i tak dalej, to my jesteśmy naprawdę super. No tylko co się z tym potem dzieje? No właśnie, co się z tym dzieje? No, dzieje się z tym potem to, że trochę brakuje w to wiary, trochę za wolno idzie, jak połowa Polaków ma pomysł, że chciałaby zrobić swoją firmę, to tylko 3/4, w zasadzie 1/3 z nich tę firmę swoją zakłada. Dlatego, że my ciągle mamy taką być może motywację na nietracenie, żeby się nic nie stało. Motywacja, żeby się nic nie stało, to może była dobra, jakby być, nie wiem, lekarzem, tak? No bo jak jestem lekarzem, to nie chcę operacji zrobić pięknie, żeby się nad nią wzruszyć, tylko chcę ją zrobić poprawnie, żeby się nic nie stało. Czyli mała skłonność do ryzyka? W biznesie, żeby się nic nie stało, to jest najgorsza strategia, jaką istnieje. Znaczy ona toczy takim robakiem zwątpienia całą organizację. I myślę, że u nas jest ciągle taka, czy jak robimy zakupy, to żeby było, żeby się nic nie stało, żeby było jak najbezpieczniej. No a ponieważ wiemy, że biznes bezpieczeństwa nie gwarantuje, to się na tym niestety wszyscy przejeżdżamy, tak? I tyle.